Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Jutro jest Adwent. Czuwać to być człowiekiem, który psychicznie, duchowo przygotowuje się na przyjście Jezusa, na Boże Narodzenie. Ale też przygotowuje się na przyjęcie tego wszystkiego, co Bóg da. Zauważmy, że Bóg daje to, co podoba mi się, ale Bóg daje także to, co może być źródłem mojego cierpienia, krzyż. Jezus dzieli się z nami także swoim krzyżem. Być człowiekiem czuwającym to być otwartym na wszystko, co Bóg daje. To jest tak, jak z dekalogu nie możemy sobie wybrać pewnych przykazań i powiedzieć, że te mi odpowiadają, a te to są przestarzałe, bo już dawno zostały ogłoszone. Wszystko obowiązuje z tego, co Bóg powiedział. Czuwać to wierzyć, że jeśli jakaś sprawa pojawia się w moim życiu, to Bóg dopuszcza tę rzeczywistość w moim istnieniu, żebym ja się mógł bliżej Niego pojawić. Wszystko to, co składa się na moje życie, ma bardzo powoli zbliżać mnie do Chrystusa. Czuwanie zmierza do przyjmowania wydarzeń, zarówno pomyślnych, jak i niepomyślnych, jako będących Słowem Pana Boga skierowanym do mnie. Czasem stawiamy takie pytanie, no ale jak Bóg mówi do mnie przez wydarzenia? To może być na przykład słowo żony, prawda? Z rana czy o innej porze. To może być słowo męża. To mogą być słowa dzieci także, do rodziców. Pan Bóg przez wszystkich przemawia. Przemawia przez wydarzenia. Na przykład traci ktoś pracę, prawda? A jest jedynym, który utrzymuje rodzinę. I to jest wielki dramat. Ale Bóg mi coś przez to chce powiedzieć. Jeśli nie potrafię tego sobie wyjaśnić, zrozumieć, powinienem poprosić kapłana, może stałego spowiednika, kierownika duchowego o rozmowę, o pomoc w zrozumieniu tego wydarzenia. Czy ono jest rzeczywiście dla mnie korzystne? Czy mam je odczytywać jako mowę Pana Boga wobec mnie? Człowieka obciążają namiętności, uleganie nim. Czym jest obżarstwo, o którym mówi Ewangelia? To jest konsumpcja ponad miarę. Człowiek przesadza. Zjadamy to, co dobre, nie mając potrzeby. Ulegamy przymusowi jedzenia dla samej przyjemności spożywania pokarmów. To jest obżarstwo. Można całkowicie skupić się na tym, co jest przyjemne, albo na troskach doczesnych. I to powoduje, że odchodzimy od myślenia o przyjściu Pana. Tak bardzo absorbują nas doznania, żeby doznać, smakować to życie, cieszyć się tym życiem, ale w wymiarze ciała, w wymiarze zmysłowym, to jest za mało. Potrzeba wymiaru duchowego. Jak jest w nas silny duch, to sprawy i potrzeby ciała będą w nas uporządkowane. Rzecz w tym, aby jedząc i pijąc, i przeżywając kłopoty codziennego dnia, wielbić Boga, to jest czuwanie. Czy jecie, czy pijecie, cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. Zarówno w przyjemności, jak i w przeżywane przykrości zapraszamy Jezusa. Wówczas możliwe jest zachowanie równowagi, zarówno w tych przeżyciach przyjemnych, jak i też przykrych, dramatycznych, które mogą skupić naszą uwagę całkowicie na tym, co jest doczesne.
Warto to sobie uświadomić, że spożywanie pokarmów ma wpływ na życie duchowe i moralne człowieka. Ma wpływ. Nadmiar tego, co w siebie przyjmujemy, nieopanowane chłonięcie przyjemności, ono nas niszczy. Niszczy nas. Człowiek staje się ociężały, gnuśny, leniwy, niechętny, nastawiony tylko na to, co by zobaczyć, czego dotknąć, czego jeszcze posmakować. My często w takiej sytuacji zupełnie zaniedbujemy na przykład nasze życie modlitwy. Jest w nas także przedziwna skłonność do zamartwiania się. O tym też należy pamiętać w okresie Adwentu. Nie dopuszczać do siebie spraw, które nas osaczają i prowadzą właśnie do zamartwiania się. Dzieje się to często też wtedy, kiedy na bieżąco pewnych problemów nie rozwiązujemy. Jesteśmy ludźmi, którzy nie mając trosk, problemów na daną chwilę, czasami sami je tworzą. Niektóre osoby jakby produkują problemy, żeby się czymś zająć, a może się kimś zająć. Przecież mamy wokół tyle wspaniałych postaci. Mąż, żona, dzieci, dziadkowie, przyjaciele, a przede wszystkim osoba Jezusa, który do nas niedługo przyjdzie, rodząc się w Betlejem. To obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne, o których mówi Słowo Boże, na co wskazują? Na niepokój serca. Tam, gdzie jest obżarstwo, pijaństwo i troski w nadmiarze, tam jest niepokój. Człowiek żyje w jakimś lęku. Próbuje dostarczyć sobie pewnej dawki przyjemności, żeby o pewnych rzeczach zapomnieć, nie myśleć, bo one strasznie bolą. Może też to być odsłonięciem dążeń serca do maksymalnej przyjemności, spełnienia się w doznaniach ciała, lecz także może wskazywać na stan rozpaczy, w jakiej się człowiek znalazł. I większość tych nieszczęść, które nas spotykają, jest owocem tego, że serce człowieka stało się złe. W okresie Adwentu czuwać, to znaczy uważać, aby do naszych myśli, do naszego serca nie przedostały się obrazy, wydarzenia, nie były w nich doświadczenia obecne, które rozważamy, a które wprowadzają nas na drogę niechęci, podejrzliwości, chciwości, zazdrości, a może nawet nienawiści wobec innych. Czuwać to postawić granice złu, aby ono w tym okresie czasu do mnie nie miało dostępu. Bo czuwanie najpiękniej jest realizowane poprzez czystość naszego serca, bycie w stanie łaski uświęcającej.